Franciszek Ptak to najbardziej znana postać dawnych Bieńczyc. Jego okazały dom zachował się do dziś u wylotu ulicy Cienistej. Jest to dom dwukondygnacyjny, bowiem przed I wojną światową dom ten został nadbudowany, by u góry stworzyć halę Sokoła, towarzystwa gimnastycznego, które było właśnie taką tajną podchorążówką szykującą młodzież do przyszłej wojny. Franciszek Ptak był wybitnym działaczem ludowym, ale sławę przyniosło mu wesele Stanisława Wyspiańskiego, jego bliskiego przyjaciela. Został on tam sportretowany, te słynne słowa, że Ptak Ptakowi niejednaki, i wcześniejsza mowa o wyborze Franciszka Ptaka na posła Sejmu Galicyjskiego spowodowała, że Franciszek Ptak na zawsze zostanie w naszej pamięci. Przede wszystkim zaś wielką zasługą Franciszka Ptaka było zorganizowanie olbrzymiego korowodu etnograficznego, który przeszedł przed Franciszkiem Józefem. W 1908 roku przypadało 60-lecie panowania tego monarchy i wszystkie kraje jego państwa prezentowały się w postaci takich jakby orszaków weselnych. Do Wiednia pojechało aż 500 chłopów. Banderia wypadła tak wspaniale, że siedzący na trybunach generałowie austriaccy byli święcie przekonani, że nie są to zwykli chłopi, tylko przebrani w chłopskie stroje kawalerzyści. Franciszek Ptak był nie tylko działaczem ludowym, ale także gospodarczym. Prowadził kasę Stefczyka. Był bardzo zamożnym gospodarzem, sponsorował wiele różnych imprez, które odbywały się w Bieńczycach, prowadził też znaną karczmę. Do tej karczmy jako rekrut zachodził młody Wincenty Witos, który swoją służbę wojskową odbywał w forcie Krzesławice, i on także w swoich dziełach zostawił nam portret Franciszka Ptaka. Oglądali Państwo bramkę zdobytą przez Alfreda Kałużyńskiego. Ósmą bramkę zdobytą przez Polaków w półfinałowym pojedynku z Duńczykami rozgrywanym w Randers. Alfred Kałużyński to jedna z najwybitniejszych i najwspanialszych postaci polskiej piłki ręcznej. Dla nas jest to szczególnie cenne, że związana od początku swojej kariery z Nową Hutą i z barwami klubu sportowego Hutnik. Jest to brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, jak wszyscy wiemy, w Montrealu. Jest to postać nietuzinkowa. Dwukrotnie występował w reprezentacji świata. Był nie tylko zawodnikiem, ale był takim nieformalnym przywódcą grupy. Wybitny piłkarz ręczny, mieszkaniec Nowej Huty. Wszystko, co jest związane z jego osiągnięciami, wiąże się właśnie z tą dzielnicą robotniczą, kiedy piłka ręczna, w ogóle sport, był powszechny w szkołach. Nasz absolwent, Fredek Kałużyński, bo tak mam prawo sobie mówić o człowieku, który z naszej szkoły się wywodzi, potrafił za sobą pociągnąć ogromną ilość młodzieży, która także później była reprezentantami klubu. Spotkaliśmy się w Hutniku Kraków, który od roku 76 regularnie co rok wspinał się w drabinie swoich osiągnięć drużynowych, dochodząc do trzykrotnego drużynowego mistrza Polski, po drodze zdobywając puchary Polski. Byliśmy przyjaciółmi. On czasami, kiedy mieliśmy różne spory, swoim autorytetem mówił, że gramy. Były mecze, gdzie przegrywaliśmy, on mówi, wchodzimy. Były takie sytuacje, w których były konflikty, a jednak zawsze szliśmy za Fredkiem i nigdy na tym nie przegrywaliśmy. Ważne jest pielęgnowanie pamięci o Fredku Kałużyńskim poprzez organizowanie imprezy na miarę jego dokonań. A jak wielkie są, wystarczy spojrzeć w jego biografię. Duńczyk A. Kałużyński zdobywa bramkę i jest po 12.
Muszę powiedzieć, że jak na owe czasy poziom tego lokalu mógł konkurować z najlepszymi lokalami w Krakowie. Arkadia słynęła przede wszystkim z doskonałego klimatu, jaki panował w tym lokalu, znakomitej kuchni, personelu, no a przede wszystkim zespołu, który przygrywał do tańca w porze wieczornej. Grało się wtedy muzykę aranżowaną, był to gdzieś tam od kuchni wchodził jazz wtedy, koniec lat 50., 60., no więc potem myśmy już tej aranżowanej muzyki graliśmy już tematy jazzowe z improwizacją. Potem wchodziła już muzyka Marino Mariniego, zmienił się skład, oczywiście zmienił się charakter, już Beatlesów trzeba było umieć grać. Style tej muzyki się zmieniały. Program wprowadzano między innymi po raz pierwszy chyba wtedy w Nowej Hucie do Arkadii zostały zaangażowane trzy panie, nazywało się to Trio Mado Girl, piękne dziewczyny z pióropuszami, tańczące przed orkiestrą. Lokal ten postawił pewne wymogi wobec swoich bywalców. Tam nie można było przyjść odpowiednio nieubranym, bez krawatów, w porze wieczornej, wtedy kiedy odbywała się działalność rozrywkowa, obowiązywały stroje wizytowe. Arkadia miała wysoką renomę w środowisku nowochódzkim, stąd była tutaj stała klientela. Przychodził profesor Zin z żoną, z córeczką na golonko, żona przeważnie jadła fasolkę po bretońsku, zin, goloneczko, koniaczek. Miałam bardzo duży personel, 90 osób wtedy było, pracowało i każdy się starał. Była taka ciepła, dobra atmosfera wśród właśnie tego personelu i konsumentów. Także bardzo, bardzo żałuję, że ten lokal właśnie poszedł w inne ręce, a nie jest zakładem gastronomicznym, bo to jest piękny lokal, w pięknym miejscu wyeksponowany. Jak przechodzę właśnie koło tego banku teraz, to zawsze mi serce mocniej bije i wspominam sobie te wspaniałe lata, które tu zostawiłam właśnie.